potrzeb władze samorządowe, a priorytet to uciążliwy problem. Czy budowa drogi ekspresowej i dalszej części obwodnicy miasta daje gwarancję rozładowania ruchu? Chciałem zapytać, jak będzie wyglądała komunikacja w Oświęcimiu, kiedy będzie budowane rondo przy ulicy Konarskiego, przy wyjeździe z Błona? Kto ma zacząć? Bardzo proszę, może tym razem od pana... Ja też mogę grać. No dobrze, proszę. To znaczy, że nie chyba jeszcze wszystko powiem, tak? Nie, myślę, że tutaj jesteśmy mogę poprawić, tylko to nie o to, żebyśmy tutaj... Każdy z nas ma określone zadanie i jakieś cele w niektórych obszarach z udziałem, więc na pewno to jest pewien problem, ale to są zaszłości, które wynikają z wielu lat. Nie wiem, co od tego trzeba zacząć i staramy się je realizować. W zakresie modernizacji, ale tutaj głównie chodzi o budowę nowych dróg, bo nie rozwiążemy tych problemów bez budowy nowych dróg. Nie wiem, zarówno ta obwodnica północna pomiędzy Nowczkiem i ulicą Chemików jest nadzieją dużą na rozwiązanie tych problemów komunikacyjnych w części. No nie łudźcie się, że powstanie jakiś, jeżeli nie będzie kogo poświęcimy, to znaczy, że miasto nie żyje. To trzeba od tego zacząć, że jeżeli ktoś myśli, że w centrum miasta nie będzie jakiegoś właśnie ruchu samochodowego większego, to znaczy, że miasto prawie że umarło. Dlatego też trzeba szukać takich rozwiązań, które rozmawiamy na rynku tranzytowym, ale spowodują ten wewnętrzny też miarę płynny. I dlatego też trzeba budować wiele nowych dróg. Między innymi to jest też budowa drogi przedłużenia ulicy Batorego w kierunku Nakręty. Budowa takiego łącznika 1,5-kilometrowego, która by miała płynnić na ruch. Oczywiście kwestia S1, ona jest procedowana dzisiaj i można powiedzieć, że jest o tyle dobrze, że jest decyzja tutaj ministerstwa, czy generalnie dyrektorów, które proceduje dalej budowę drogi ekspresowej S1 łącznie z obwodnicą Oświęcimia. Resztę zostawię kolegom. No, pan by był łaskawy. Pociągnę wątek może strategiczny. Strategicznie się interesuje tranzytowe drogi obwodnice, czyli ta inwestycja wojewódzka, która ma przebiegać drogą ruchu, jak i drogę S1. To są według mnie inwestycje kluczowe dla ruchu tranzytowego w mieście, ale one są obydwie poza zasięgiem władz miasta, nawet poza zasięgiem władz powiatu. Ta trochę mniejsza, to może być realizowana właściwie poprzez województwo, trochę mniejsza, czyli warta 150 milionów, jeśli dobrze pamiętam, taki był inwestorski kosztorys, a droga S1 to są kwoty i oceny miliardy. Natomiast cała reszta, to oczywiście trzeba remontować to, co jest, trzeba budować nowe, to, co powiedział pan prezydent, a rozwijając szczegółowo, czy odpowiadając na szczegółowe pytania, jak będzie wyglądał ruch w mieście, kiedy rozpocznie się remont drogi krajowej, w tym również przebudowa skrzyżowania Konarskiego z Mideckiego, no na pewno będzie wyglądał trudniej. Może być nawet bardzo trudno. To po prostu nieuniknione. Ale takie są normalne porządki rzeczy. Remont to jest zawsze utrudnienie. Tego się nie da uniknąć. Gdyby ktoś wymyślił pomysł taki oto, że remontujemy, przebudowujemy istniejące ulice bez utrudnienia, to prawda by z tego skorzystało. Nie ma takiego rozwiązania. Ale pytanie w związku z tym, czy zgrzytać zębami przez w naszym przypadku 2 lata, bo to taka będzie remontowana 2 lata? Tak, według mnie zgrzytać zębami po to, żeby mieć zdecydowanie lepszy w stanie technicznym, bardzo ważną dla miasta drogę. Na temat korków to rzeczywiście można długo gadać. Znaczy, jak chodzi o szkoły do liceum, to na parkingu przed PZU, przed popularnym chemikiem stały 2 samochody. W tej chwili każdy uczeń, który skończył 18 lat, przyjeżdża z tym samochodem albo samochodem rodziców. Tutaj się zgadza w 100%, ale nie może być innych ludzi, że z różnych powodów to jest kwestia zapóźnienia. Oczywiście, że tak, brak parkingu, brak dobrych dróg i nagle teraz drastyczny przyrost samochodów to jest powód do tego, że te korki są. Natomiast chcę powiedzieć, myślę, że cały naprawdę Oświęcim jest miastem, który nie powinien narzekać w kwestiach inwestycji drogowych. Nie będziemy nam nazwami operować, bo to nie o to chodzi, ale gdybyśmy porównywali miasta województw i Małopolski, podejrzewam, że z tymi wszystkimi projektami rządowymi i zewnętrznymi, wspólnie z gminami, na pewno zajmujemy bardzo dobre miejsce, myślę, że nawet
kwestie tych źródłów, które dotyczą remontu. No, przed nami tak zwana droga krajowa 44, tak zwana obwodnica Oświęcimia od Konackiego do Straży Pożarnej koło Kerfura. Będzie remontowki. Moja propozycja: zostawiamy samochody, wyciągamy rowery i myślę, że będzie dobrze. To ja mam inną propozycję, też z której sam czas nie korzystam jeszcze z tego metry. Bo oprócz tej wewnętrznej siatki, którą tutaj moi poprzednicy powiedzieli, to ja bardzo często, jeśli tylko mogę, wykorzystam z komunikacji kolejowej. Połączenie Katowice Oświęcim, Katowice Gdynacz Oświęcim Kraków jest na tyle dogodne, że umożliwia korzystanie, więc ja się przyłączam do apelu pana starosty, że nie przesiadujemy się na rowery, a wtedy, kiedy możemy, na pociągu. Natomiast każdy z nas wie, że wszyscy się czasem spieszymy, no i trzeba korzystać z samochodu. I nie wiem, czy jak poruszacie się samochodem, to zauważyliście, bo ja bym jeszcze kontynuował to, co pan starosta powiedział, że każdy, jak ma 18 lat, to chciałby mieć samochód i w większości, jeśli mu się uda, no to ten samochód nabywa, a nim korzysta. Ale w tym samochodzie przeważnie siedzi jedna osoba. To jest też, przynajmniej na odcinku Katowice Oświęcim, jak jeżdżę dość często, no to nie chcę powiedzieć, że 80%, ale większość samochodów po prostu jedzie sam kierowca i samochód. To też jest możliwe w ten sposób. Natomiast naszym obowiązkiem, bo chyba też musimy mówić jako samorządowcy, jest współdziałanie. Tutaj myślę, że na i gmina, i miasto, i działamy w zakresie prac remontowych, no pewnie idealne nie są, ale są w miarę poprawne i służą przede wszystkim poprawie jakości dróg w Oświęcimiu i w powiecie oświęcimskim, we wszystkich gminach, w których jesteśmy reprezentowani. Dziękuję bardzo. Ja w takim razie zapraszam do gminy Oświęcim oraz nie ma korków. Można teraz śmiało przyjeżdżać, z jakiego nie są inny, także zapraszam. Jeśli chodzi o program dotyczący czasu Oświęcimia, to tutaj współpracujemy z panem prezydentem, jeśli chodzi o obwodnicę S1 i obwodnicę Oświęcimia. Wspólnym głosem mówimy na forach naszych tutaj lokalnych, ale także ogólnopolskich, co myślę, jak już pan prezydent powiedział, przyniesie dobry efekt. Jeśli chodzi o współpracę ze starostwem w kwestii poprawy jakości naszych dróg gminnych, to ta współpraca myślę, że układa się bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć wzorcowo. Po to, żeby rozwiązywać te problemy tak naprawdę na dojeździe do miasta, bo oczywistą rzeczą jest, że w mieście ten ruch jest zwiększony i tak naprawdę tutaj te problemy się dopiero pojawiają. Myślę, że też musimy pamiętać o tym, że żeby coś osiągnąć, to trzeba troszkę pocierpieć. Żeby mieć świadectwo gimnazjum, to trzeba 3 lata do tego gimnazjum co najmniej chodzić i jeszcze jako tak się uczyć. Więc żeby ruch poprawił się przy Konarskim i w ogóle w Oświęcimiu, na co czego państwo chcielibyście, to też trzeba dać troszeczkę czasu na to, żeby ten stan, który jest, poprawić. Zresztą tutaj pan prezydent już wiele rzeczy nie, jak w moim przekonaniu, jak sądzę, zrobił dobry, to idziemy w dobrym kierunku i myślę, że ten stan za te 5 czy 10 lat będzie zdecydowanie lepszy.